Tutaj zebrałam ogólne zasady nazewnictwa alkanów i cykloalkanów. Bazując na tych czterech zasadach, nazwijmy tę cząsteczkę. Najpierw nazwijmy najdłuższy łańcuch. Jest on zbudowany z pięciu atomów węgla, więc jest to pentan. Teraz krok drugi: ponumerowanie atomów węgla w łańcuchu głównym, tak aby numer atomu węgla, przy którym znajduje się podstawnik, był jak najmniejszy. Powinniśmy zacząć numerować od lewej strony. Dzięki temu podstawnik znajdzie się przy drugim lokancie. W kroku trzecim nazywamy podstawniki. Mamy tu jeden podstawnik z jednym atomem węgla w cząsteczce i trzema atomami wodoru. Jest to grupa metylowa. W nazwie związku uwzględniamy ją pisząc wyrażenie metylo. I przechodzimy do punktu czwartego. Wymieniamy podstawnik poprzedzając go odpowiednim lokantem. Dwa metylopentan. Jest to nazwa zgodna z zasadami jupak. Nazwijmy kolejną cząsteczkę. Najpierw znajdź najdłuższy łańcuch węglowy i nadaj mu nazwę. Tutaj mamy najdłuższy łańcuch. Składa się on z sześciu atomów węgla w cząsteczce. Jest to heksan. Teraz numeracja atomów węgla. Ponownie widać, że należy zacząć numerować od lewej strony. Mamy dwa podstawniki przy drugim atomie węgla. Teraz należy nazwać podstawniki. Ponownie są to grupy metylowe. Jeśli mamy dwie te same grupy, to musimy użyć odpowiedniego przedrostka. Jest to przedrostek di w nazwie cząsteczki. W takim razie w nazwie cząsteczki będziemy mieć dimetylo. I przed nazwą podstawników wystarczy już tylko podać numer atomów węgla łańcucha głównego, przy którym znajduje się podstawnik. 2,2-dimetyloheksan. Możemy przejść do kolejnego przykładu. Najdłuższym łańcuchem węglowym jest ten łańcuch. Liczą 7 atomów węgla. Nazwa rdzenia cząsteczki to heptan. Teraz należy ponumerować atomy węgla w cząsteczce. Jeśli ponownie zaczniemy numerować od lewej strony, wtedy pierwszy podstawnik znajdzie się przy lokancie czwartym, a drugi podstawnik przy lokancie szóstym. Natomiast jeśli zaczniemy numerować od prawej strony, wtedy ten lokant nie ulegnie zmianie, ale tutaj będziemy mieć lokant drugi. Atomy węgla w tym łańcuchu głównym należy numerować od prawej strony. Teraz kolej na nazwanie podstawników. Jest to grupa etylowa, a to grupa metylowa. W trakcie wymieniania podstawników musimy zachować kolejność alfabetyczną. Więc nazwa cząsteczki brzmi 4-etylo-2-metyloheptan. Myślę, że spokojnie poradzimy sobie również z kolejnym, nieco bardziej skomplikowanym przykładem. Policzmy ile jest atomów węgla w najdłuższym łańcuchu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 atomów węgla. Więc rdzeń cząsteczki to oktan. Teraz ponumerujmy lokanty. Można to ponownie zrobić w dwojaki sposób. Jeśli zaczniemy numerować od lewej strony, to pierwszy podstawnik znajduje się przy lokancie drugim, drugi i trzeci przy trzecim, a kolejne dwa przy siódmym atomie węgla w łańcuchu głównym. Gdybyśmy jednak zaczęli numerować od prawej strony, to wtedy podstawniki znajdowałyby się kolejno dwa przy drugim, przy szóstym również dwa podstawniki i przy siódmym lokancie jeden podstawnik. W pierwszym przypadku suma podstawników wynosi 22, a tu 23. Więc atomy węgla w łańcuchu głównym należy ponumerować od lewej strony. Dzięki temu suma podstawników jest mniejsza. Wszystkie podstawniki, a jest ich aż 5, to grupy metylowe. Nazwa cząsteczki to 23377 pentametylooktan. Przejdźmy teraz do ustalenia nazwy cykloalkanów rozgałęzionych. Zacznijmy od takiego przykładu. Znajdźmy najdłuższy łańcuch. Oczywiście będzie to pierścień. Składa się on z sześciu atomów węgla, więc mamy do czynienia z cykloheksanem. Teraz już tylko wystarczy dopisać nazwę podstawnika. Podstawnikiem jest grupa alkilowa z dwoma atomami węgla grupa etylowa. Nazwa cząsteczki to etylocykloheksan. Jeśli cykloalkan rozgałęziony zawiera w swojej strukturze tylko jeden podstawnik, to nie musimy podawać numeru atomu węgla, przy którym znajduje się ten podstawnik, ponieważ zgodnie z punktem drugim wymienionych zasad, lokant musi być możliwie jak najmniejszy. Więc jak masz jeden podstawnik, zawsze lokant wyniesie jeden. Nazwijmy bardziej skomplikowaną cząsteczkę. Ponownie rdzeniem cząsteczki jest cykloheksan. Teraz numerujemy atomy węgla. Mamy tu dwa podstawniki, a tu jeden. Więc aby suma podstawników była mniejsza, musimy zacząć numerować atomy węgla od tego atomu. Następnie numerujemy zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara. Dzięki temu ten podstawnik znajduje się przy trzecim atomie węgla w łańcuchu głównym. Jeśli ponumerowalibyśmy w przeciwnym kierunku, wtedy podstawnik byłby przy wyższym, bo piątym lokancie. Teraz nazwy podstawników. Tu mamy grupę etylową, a tu grupę metylową. Składając to wszystko w jedną nazwę i nie zapominając o kolejności alfabetycznej, otrzymujemy nazwę systematyczną zgodną z zasadami JUPAC. 3 etylo 2, -2 -dimetylo cykloheksan. Spójrzmy teraz na inny przykład. Standardowo zaczynamy od najdłuższego łańcucha. Pięć atomów węgla połączonych w pierścień. Brak wiązań wielokrotnych. Rdzeniem związku jest cyklopentan. Ponumerujmy atomy węgla w cykloalkanie. Możemy zacząć od tego albo od tego podstawnika. Suma podstawników w obu przypadkach wyniesie 3. Więc przy pierwszym lokancie musi znaleźć się grupa alkilowa, którą wymienimy jako pierwszą w kolejności alfabetycznej. Tu mamy grupę metylową, a tu znajduje się grupa etylowa. Grupa etylowa musi znaleźć się przy niższym lokancie. Więc tu mamy lokant 1, a tu lokant 2. Wymieniliśmy już nazwy podstawników. Wiemy, jaka jest ich kolejność alfabetyczna, więc pozostało już tylko nazwanie całego cyklu alkanu rozgałęzionego. Jeden etylo, dwa metylocyklopentan. Rozwiążmy jeszcze jeden, ostatni już przykład. Zaczynamy od znalezienia najdłuższego łańcucha. Tu mamy siedem atomów węgla, a tutaj w pierścieniu znajduje się tylko trzy atomy węgla. Więc pomimo, że mamy tu pierścień, to nie będzie on rdzeniem związku. Będzie on podstawnikiem. Rdzeniem związku jest alkan, heptan. Teraz ponumerujmy atomy węgla rdzenia związku, tak aby podstawnik uzyskał najniższy możliwy lokant. Licząc od lewej, podstawnik znajduje się przy czwartym atomie węgla. Podobnie będzie, jeśli zaczniemy liczyć od prawej. Więc w tym przypadku nie ma najmniejszej różnicy, od której strony ponumerujesz atomy węgla w łańcuchu głównym. Nazwa związku to 4-cyklopropyloheptan. Ta cząsteczka nie jest rozgałęzionym cykloalkanem. To rozgałęziony alkan.